Siema, siema, z tej strony PC Kacper i ze mną tutaj dzisiaj kolega gra PC Maniak, ale on stwierdził, że się nic nie będzie odzywał w odcinku, więc zaczynamy koszenie soi. Wbijcie też do niego na kanał, żeby oglądajcie jego filmy, moje tak samo oglądajcie. Piszcie komentarze pod filmami. Łapka w górę, żeby była, dzwoneczek, subik i będzie coś dla was nagrane za niedługo, coś nowego, bo będziemy coś robić, ale to będzie tajemnica, dowiecie się dopiero w odcinku za jakiś czas, więc bądźcie i oglądajcie filmy na moim kanale i u kolegi też. No i lecimy z koszeniem soi. Nagrywam dziewiątkę dzisiaj tak samo, tak jak wam mówiłem. Miałem słabego neta i nagrywam takie pole, jakie mogę, bo wtedy to pole mi się po prostu... Jak nagrywam to całe pole, to wtedy mi się szybciej wrzuca film. Bo mam słabego neta. I to pole sam raz starczy na tego neta właśnie. Że jakoś tam wyrabiam, chociaż tak jest cienka, ale już lepiej się nie da. Muszę się postarać o lepszy internet. Ile masz w zbiorniku? Ja 34. Ogólnie tą kasę, co mamy, to żadnych kredytów ani nic nie braliśmy, to wszystko jest zarobione samoręcznie. Tutaj w tej grze to jest 200 chyba, czy 300 coś godzin. Ogólnie ja to farmingłem 600 coś. Teraz to już na pewno więcej, bo się gra i w ogóle. Weź wyłącz tą muzykę. No weź. Ogólnie teraz spadła cena soi, kurde, przedtem była lepsza. Znaczy w jednym punkcie idzie w górę niby, ale zobaczymy jak to będzie z tym sianiem soi. Pewnie coś będziemy, coś innego sieli, bo nie wiadomo jak cenowo ta soja będzie, czy będzie w górę w końcu szła, większa cena będzie, czy będzie tak jak teraz jest. Bo jak będzie tak jak teraz jest, to zrezygnujemy z soi, będzie siane co innego, bo się nie opłaca. I ogólnie ta kasa tutaj jest, to wszystko zarobione z soi, większość. Trochę też i z buraków cukrowych, bo były robione tak jak w odcinkach widzieliście. Ale buraki się nie opłacały, bo buraki były po 400, max 500 coś.
i wcale w ogóle w górę nie szły, tylko albo spadały, albo do 500 skoczyło w górę, ale to była i tak słaba cena, iż nie opłaciło tego robić, więc skończyliśmy z burakami. Teraz, tak jak widzicie, kosimy soję. A jak soja będzie dalej taka cenowo, jak teraz stoi, to zmienimy i będzie siane co innego pewnie. Ale tak jak mówię, zanim długo się dowiecie, będzie coś nowego na farmie. Nowy nabytek, wszystko. Znaczy maszyny to nie będą żadnych zmian, ani nic, tylko będzie tam parę rzeczy dokupionych nowych, ale to już się dowiecie w następnych odcinkach. Link będzie w opisie do kanału kolegi. Ogólnie. Ile masz w zbiorniku teraz? Ja mam 63. To coś mało, ma w zbiorniku 56, 64, a w tym samym czasie zaczęliśmy kosić. Dziwne. Czemu nie? Ogólnie we dwóch gramy na kierownicach. Ja gram na specjalnej do farminga kierownicy i ten panel mam sterujący z przyciskami. Kolega gra na kierownicy wyścigowej. W ogóle jak na razie to jest tylko nowy nabytek, taki co było mówione. Kolega ma nową ciężarówkę i ja mam nową ciężarówkę. No i ciągnik jeden nowy jest. Wziąłem ciężarówkę, pokażę. Dwie ciężarówki kolegi i moją. Aha. I ciągnik ten pokażę. Jak wygląda. Nazwa ciągnika JBC ogólnie.
A ciężarówka to jest kamas. Teraz ile masz w zbiorniku? Aha. Ja mam 91. Trochę do kabiny przejdziemy. I nagramy. Dobrze, nie mam jaku, więc jest git. Bo ogólnie w kabinie to ciężko mi się jedzie i kosi. Bo tak jakoś nie potrafię, ale na razie mi jak nie ma się jest bardzo. A ja dużo od krawędzi, ale... Dobra, przechodzimy normalnie. Tak jest lepiej. Pełno mam jak coś. Nie wiedź we mnie. Ciężarówkę wam przy okazji pokażę. To jest kolegi ciężarówka. A to jest moja. Ogólnie. Renault. Dobra. Jedziemy. Się zatankować. Ogólnie jak coś weź sobie ciężarówkę, bo ja zaraz będę miał 97 na czepie. Znaczy będzie 100 teraz już pewnie. Bo mam teraz 97%. Już. W środku tak ta ciężarówka ma. I lubi latać w powietrze, jak się czasem jedzie szybko przez tory. I driftem można polatać. Lecimy. Kierunki działają, awaryjne działają, wszystko działa. Tak jak trzeba. Po ciężarówkę jedź. Bo ja będę ją zaraz pełno. No i już mam pełno. Słyszysz? Kurde, żem jeszcze wyskoczył z kombajna. Dobra, uzupełniam jeszcze to co. Wysypałem do 100% uzupełnię i będziemy
jechać zaraz sprzedać, jeżeli kolega już ma 100%, a nie wiem czy ma 100 czy ile, ale ja mam 92% to kombajnie. Jak będziesz miał już jechać sprzedawać, to ten, to napisz albo powiedz, to pojadę razem z tobą. Ogólnie ile masz w ciężarówce? Procent? Nasypane? W sumie to w naczepie. Ja mam 100 już. Kombajnie oczywiście. Ty ile masz w naczepie, w ciężarówce? Co? Ile masz procent? Będziesz miał pełno teraz? Czy jeszcze nie? Masz pełno? Halo. Za mną. Dobra. Jadę. Zobaczyłeś tam cenę? Lecimy ogólnie teraz na skup, sprzedać soję, tam gdzie jest najdrożej oczywiście. Jeszcze dzwonią te kościoły zasrane, to jest takie denerwujące, coś okropnego, zamiast to, tego nie być, to jest jakiś kościół dzwoniący, nie wiem po co, gdy i tak pewnie tam nic nie ma w środku, w tym kościele.
No i tutaj ogólnie skupujemy, bo tu jest najdrożej. Znaczy, że sprzedajemy, bo tu jest najlepiej, tak bym powiedział. Chociaż żarówka już taka brudna, będę musiał ją umyć, bo strasznie brudna. Ogólnie normalna się jakaś trafiła, która się normalnie brudzi, a nie. Poczekaj na mnie. Teraz my sypiemy. O kurde, jaka szyba zasrana w tej ciężarówce w tym było, czyli ja pierdzielę. Strasznie. Tutaj to wszystko jest zasrane. Jedziesz? Za mną. Ogólnie jedzie 90, to jest max. Aż śwista turbina tylko. A śwista turbina. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobają moje filmy z farminga i w ogóle. Po dołach się VMAXa daje, ile się da. Zawieszenie jest mocne. Nic się nie rozwali na pewno. Jeszcze z drzewa, żeby nie było tej ciężarówki. Jakby tak w realu było. By było. Szyba wybita, cała ciężarówka wgnieciona. Dobra, sypiemy i lecimy dalej kosić. Tych soi to ten podłoga w naczepie się aż wytarła, biała je. A była czarna podłoga ogólnie. Ale jak się używa, to tak jeży się materiał zużywa.
Dobra, stawiamy maszynę i kosimy, bo nie ma czasu na opalanie. Tu jest cały czas zapierdzie, nie ma nawet kiedy autami pojeździć, stoją cały czas. A teraz jeszcze jak coś będziemy robić, jak będzie coś nowego, to tym bardziej. Nie będzie jeszcze większy zapierdziel. To będzie już na odcinkach. Zobaczycie. To wszystko. Jak już postawimy te budynki. Kosimy, kosimy soję. Jeszcze trochę pola zostało. Wysypałeś wszystko, co miałeś w kombajnie? Ok, spoko. Ja tak samo. A jej w ogóle ten napełniłeś naczepę, to ile ci w kombajnie zostało, czy nie wiesz? Aha, rozumiem. Jedziesz od drugiej strony, czy od tej, co ja? Od prawej. Ja od prawej jadę tutaj, gdzie się sypałeś. A ty jedziesz od lewej, dobra, już cię widzę. Kawałek twojego headera widzę. Teraz kombajna kawałek. Widziałem. I kosimy, kosimy sobie elegancko. Ten Combine Massey Ferguson 9T, najmocniejszy, a header z John Deere'a. Tak najlepiej. Bo przedtem miałem Combine z John Deere'a, ale headera nie sprzedawałem, zostawiłem ten header i do tego kombajna przyczepiłem. A tamten kombajn sprzedany został, bo miał bardzo mały pojemność na zbieranie. I szybko się napełni i trzeba było co chwilę wysypywać na tych polach, co mamy. Mamy ogólnie pole 20 największe. Jeszcze mamy zamiar chyba kupować 21, ale to się wszystko okaże. Jeszcze nie wiemy do końca. Głośniej i wyraźniej. Mówię głośno. Co to się stało, że się odezwałeś?
i elegancko. Lecimy sobie. Ja dostałem ogólnie swoje 200 tysięcy. Tam chyba było równo 200. Kolega 199 dostał. Jak się nie mylę. Już niedużo zostało, jeszcze trochę i koniec będzie skoszenia. Łeb se skoś. Nie. Łeb nie. Bo bym już nie żył. Jedynie co do fryzjera mogę pójść i włosy ściąć. Pod kosiarkę włóż. No tak, na pewno. W żadnym wypadku. W żadną kosiarkę. Pod żadną kosiarkę. Kurestwo. Nie. Czubek. Nieprawda. Suko. Ogar. Ogar. Suko. No i dobra, weź. Wiesz, że pozmieniali różne rzeczy, co nazwisz robisz, tak? Eby mnie to. No to ciebie, ale mnie nie. Fuck off, bitch. Fuck off, my te... Oj, dobra, weź. Uspokój się. Dobrze, dziękujemy za odcinek i widzimy się w kolejnym. Być może będę więcej mówił, lecz dzisiaj miałem wyjebane na mojego kolegę Kacpra. Więc tak, pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę i dzwoneczek. Pamiętajcie, zostawcie też komentarz i wbijajcie też na kanał Petremaniak. Więc siemanero, do następnego.